święta godzina, czyli połączenie pustyni i góry. Zapraszam na solidną dawkę geografii. Godzina czasu dla Boga może być, to może być pół godziny pustyni i pół godziny góry. I kochani, pierwsza sprawa to jest pustynia, czyli zobaczcie, to jest miejsce naszego odosobnienia, to jest miejsce naszego słuchania, to jest miejsce naszego przebywania z Bogiem. Po co? Po to, żeby usłyszeć więcej, po to, żeby wejść głębiej, po to, żeby była też taka intymność w naszej relacji z Bogiem. I naprawdę, będąc przez 8 dni na rekolekcjach Lekcji Divina w Centrum Formacji Duchowej u Salwatorianów, jestem przekonany, że pustynia jest naprawdę nieodzowna, że jeżeli chcemy budować relacje z Bogiem, chcemy wchodzić w głąb, to musimy zatroszczyć się o to, żeby dziennie ta pustynia była, czyli czas, ja i Bóg. Ty i Bóg. Bóg naprawdę zaprasza. Bóg naprawdę chce bardzo wiele mówić i musimy to wywalczyć. I drugie pół godziny to jest góra. Na tą górę wchodzimy. Po co? Po to, żeby widzieć z zupełnie innej perspektywy, po to, żeby widzieć lepiej. Kochani, wchodzenie na górę to jest wysiłek, to jest trud, to jest niejednokrotnie zmaganie. I chodzi o to, żeby ta nasza góra była tak właściwie górą chwały. Czyli chodzi o drugie pół godziny, czyli uwielbienie. Dlatego, że uwielbienie jest stawaniem w Bożej obecności i nie patrzeniem na siebie, ale na patrzeniem na Niego. Jest poznawaniem Go, jest zachwytem nad Nim. Niejednokrotnie, wiecie, wchodzenie właśnie na tą górę jest trudne, jest nam niełatwo, odbiegamy różnymi myślami, ale jestem przekonany, że jeżeli wchodzimy systematycznie właśnie na tą górę, to jest nam później łatwiej i też możemy odkrywać, jaki Pan Bóg jest. On nas do tego naprawdę zaprasza. Jak popatrzymy na różne góry w Biblii, mamy górę Tabor. Zobaczcie, co tam się wydarza. Tam Jezus objawia swoje bóstwo. Czyli góra ma być po to, żeby Jezus nam siebie objawiał, po to, żeby pokazywał nam, jaki jest. Mamy przecież górę Choreb, mamy górę Synaj, gdzie było zawarte też po prostu przymierze. Mamy też górę Golgotę, gdzie dokonała się śmierć, gdzie tak właściwie też możemy umierać z siebie właśnie po to, żeby zmartwychwstać do nowego, właśnie po to, żeby być nowym człowiekiem, żeby być nowym stworzeniem. Tego pragnie Chrystus. I to naprawdę dzieje się wtedy, kiedy wchodzimy na tą górę i kiedy patrzymy na Niego, kiedy przebywamy z Nim. Więc kochani, jestem przekonany, że będziemy wzrastać w wierze, jeżeli zatroszczymy się o świętą godzinę, holy hour, happy hour, czyli pół godziny pustyni w naszym życiu i pół godziny chwały. To się łączy naprawdę w znakomitą świętą godzinę. Zadbajmy o to, zawalczmy o to razem, a ja Was na tą drogę błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia już niebawem.